kilku bardzo fajnych kolarzy też z przeszłością zawodową. To przede wszystkim w drużynie Elków, nie tylko Karkowski, który dostanie jedynkę, ale także jest Józef Czerny, który jeździł w CCC z Bratni w Polkowice długie lata. Był nawet liderem na wyścigu Giro del Trentino. Później jakoś z tej drużyny wypadł. Teraz jeździ w Elkowie, ale jest aktualnym mistrzem Czech w jeździ indywidualnej na czas. Jest też Jan Barta, bardzo doświadczony kolarz, to się kiedyś o takim mówiło, bo w kontekście piłkarzy był taki nas internacjonał. Jeździł w Boże, jeździł w etapie, przejechał 6 wielkich turów, 11 wyścigów tych monumentalnych, jednodniowych, klasycznych, więc bogata kariera. Z ciekawszych zawodników być może pojawi się, bo na razie jest szeroka lista startowa, wiadomo, że ona jest weryfikowana w jakim składzie przyjedzie ekipa i z takich internacjonałów, też w składzie drużyny duńskiej Rival, mamy Chrisa Ankera Sorensena, 33 lata, więc jeszcze nie jest to kolarz wiekowy. Jeździł swego czasu w Kinkowie, wygrał etap Giro d'Italia, wygrał etap Dauphiné Libéré, wygrał, był 14 w Tour de France w 2012 roku. Pewnie go pamiętacie, taki Duńczyk, tak trochę krzywo jadący, bardzo taką miał dziwną sylwetkę na rowerze, ale przez to łatwy do rozpoznania. Bardzo aktywny, uciekał. I w tej samej drużynie, jeśli tak szukamy punktów zaczepienia, teraz już zapamiętamy, to nam później wywołany tutaj przez Marcina Czesław Lang nie powie, że to on to odkrył, tak jak to w przypadku Sagana. Jeśli oczywiście przyjedzie, ale na liście jest, to tak sprawdziłem, że Duńczyk Jonas Wisli. Czyli warto zapamiętać to nazwisko, na razie nic ono nam nie mówi, ale bardzo dobrze jechał w takim wyścigu młodzieżowców, bo to jest młody chłopak, rocznik 1996, czyli 22-latek, Orli. Wyścig w Aoście, to jest taki trudny, górski, tu gór nie ma, więc może nie błyśnie, no ale problem na tych super sprintach będzie się ścigał. I w tym wyścigu tam kilkakrotnie meldował się w czołówce, więc na pewno to jest duży talent. Czyli teraz o nim mówimy, zapamiętujemy, Jonas Wisli. I jak za 3-4 lata będzie wygrywał etapy w Tour de France, to już nie damy sobie wmówić, że my go nie odkryliśmy. Tak jest, Marcinie? Tak. O. No i taką właśnie ciekawostkę znalazłem. Fajne to są nazwiska, ale no, jest Francesco Bettini, no ale akurat Bettini pewnie nie ma nic wspólnego. W każdym razie chcę podkreślić, że w tym roku jest takie bardzo fajne, ta lista zgłoszonych ekip, Marcinie, jest taka bardzo międzynarodowa, bo często tak bywało, że sporo było ekip Słowacja, Czechy, Mińsk, czyli Białoruś, Ukraina. A teraz mamy tak, Duńczyków, Włochów, którzy rzadko tutaj zaglądali, no Czechów, Słowaków oczywiście także, Estończyków, Niemiec, jest drużyna Apple Team z Kazachstanu, to jest ta drużyna, która wcześniej się nazywała Vino Forever i była to ekipa będąca zapleczem Astany. No i tutaj też przyjeżdżają. Włosi, Brytyjczycy też rzadko u nas startowali. Mostowy Interracional. To są Amerykanie, ale Brytyjczycy jeżdżą. Tak, to jakiś jest taki idący w kierunku Daniela. On chyba projektuje też koszulki. Znasz takiego? Mostowy? Jakiś taki designer kolarski. To sprawdzałem to w internecie. Armii Mostowy. Arnold. Amerykanie. Arnold. O. Znacie. No to on jest sponsorem tej ekipy. Może w przyszłym roku ekipa Daniello startuje w takich pięknych koszulkach. No na pewno będzie startowała w edycji dla Masterców. O, no to już dobrze. No i polskie drużyny, rzeczywiście skład jest bardzo mocny. Jeśli popatrzymy, że w ekipie CCC z Brandi, a może z innych powodów,
puści się Alan Panaszek. Tylko jest na razie jako rezerwowy. Ale to jest też może związane z mistrzostwami Europy w Glasgow, które no w tym roku ten kalendarz jest bardzo napięty przez przesunięcie Tour de France o tydzień ze względu na Mistrzostwa Świata w piłce nożnej. W związku z tym imprezy zaczęły na siebie nachodzić. To tyle, Maciek. Faworyt jeszcze. Faworyt? No, faworyt Kankowski. No. Teraz poproszę pana Tomasza Jagodzińskiego. Bardzo dziękuję. Gratuluję Tomkowi, który mógłby 24 godziny na dobę opowiadać o kolarstwie, pewnie tak jak ja o piłce nożnej. Ale jesteśmy na konferencji poświęconej wyścigowi dookoła Mazowsza. Był apel Tomka o wspomnienie, jak to było kiedyś. I drodzy Państwo, koło los tak się układa, że koło historii się zatacza. Bo ja dawniej dziennikarz Przeglądu Sportowego przez 13 lat, w latach 83-85, trzykrotnie byłem dziennikarzem sprawozdawcą właśnie z wyścigu dookoła Mazowsza. Nie bardzo mi się podobała pomysł wtedy zastępcy redaktora naczelnego Lecha Cergowskiego i że mnie wysłano na jakieś wyścigi kolarskie. Wtedy Tomka Jaleńczyka jeszcze nie było w składzie reprezentacji. A właśnie, no, całe szczęście, ja w wojsku nie byłem, bo generałów do wojska nie biorą, no ale ktoś musi. I ja za ciebie służyłem na wyścigu dookoła Mazowsza, trzykrotnie. Jak powiedziałem, nie podobało mi się, ale już pierwszy wyścig i pierwszy etap. I tam strajki były. W takim składzie, nie, to był 83 rok, to było po stanie wojennym. Jeszcze taka atmosfera nie bardzo, ale tu już sport był bardzo promowany i było ciekawie. Pamiętam, że w jednym samochodzie w Polonezie jechała taka załoga Janusz Wan, sztandar młody, Adam Molar, ekspres wieczorny, Leszek Świderz, Życie Warszawy i ja. I we czwórkę byłem najmłodszy, wiedzą Państwo, co należy do obowiązków najmłodszego w tym składzie. Wtedy były cudowne te wyścigi. Ja pokochałem wtedy właśnie tak naprawdę kolarstwo. Tym bardziej, że w tym wyścigu startowała wtedy drużyna z mojego rodzinnego Bełchatowa. LKS Bełchatów zawsze wystawiał silną reprezentację, chociaż chyba nigdy nikt z Bełchatowa nie wygrał tego wyścigu, ale ja trzy wyścigi przejechałem, wszystkie etapy przejechaliśmy. No wtedy były piękne czasy, żeśmy zgrali w sadach okolicznych Jabłka pod Grójcem gdzieś tam wielokrotnie. No, było bardzo ciekawe. Dzisiaj ten wyścig to jest taki multimedialny. Jeszcze kolarze nie przejadą linii premia, już wszystkie media pokazują, kto wygrał. Także dzisiaj na pewno nie jest tak pięknie, bardziej ciekawie jak kiedyś. I koło historii się zatoczyło. Także dzisiaj zarządzam muzeum i jesteśmy na konferencji poświęconej właśnie najbliższemu wyścigowi Mazowsza. Oddaję głos promotorowi tego wyścigu, prawa dla Mieczysława Jachacego. Brawa dla Miecia Jachacego, bo ale to nie było to kolarskie koło. Gdyby nie Mieczysław Jachacy, to byśmy się dzisiaj nie spotkali. Mieczu, powiedz, co cię skłoniło, żeby wrócić do dobrej historii z tym wyścigiem? No więc, jak to było takie pytanie? A jakie były bankiety lepsze? Kiedyś teraz? U ciebie zawsze, i wtedy, i teraz. Dziękuję. Więc dlaczego, skąd mnie ciągle w napięciu ten wyścig podtrzymuje i chęci uczestniczenia w nim? Ponieważ właśnie prawdziwym ojcem tego wyścigu był Janusz Szałkowski, który o nim dzisiaj nie mówimy, ale po prostu ja dzięki Szałkowskiemu byłem zawsze podarowany przez szefa kuchni. Ponieważ co poniedziałek musiałem mieć gazetę i musiałem być w trójce. No i to mi się w większości wyścigów udawało być w trójce. No bo no, ciężka sztuka, ale no, jak się przywiozłem do mety, to już rzadko jak ktoś wychodził z koła. Tak, Walter? No więc, także ja musiałem być z pewnym ojcem, dlatego mnie zainspirowała. To wróciłem po 10-letniej nieobecności, więcej, prawie 12 lat, za oceanem. Ciągle byłem w Polsce, bo to nawet taka przystań hotelowa była. No i akurat się złożyło,
także chyba to Roman zainicjował, po prostu najpierw mnie Wilimolos Kolarz z sobą wyliczył, że w pierwszym mistrze kucharskim, jak mistrzem kolarskim. Panie Romanie, ma pan rację, przecież mistrz ale jest tylko jeden, nie grozi. Ale charakter został, słuchajcie, zawsze podkreślam młodym adeptom, że mi świadczy, ale charakter zostaje, jest twardzielny. Ile razy byłem tak? Na wozie, pod wozem. Byłem już u spadku kariery zawodowej, bo o razie nie mówię, ale słuchajcie, podnosiłem się dalej i znowu do przodu. I znowu wygrywała. Znaczy, to daje kolarstwo. Trzeba być twardzielny. To jest twardy sport, nie tak piłkarze, parę razy kopną, słuchajcie, i kolarze, zobaczcie, 4, 5, 6 godzin. To jest naprawdę bardzo ciężki sport. I trzeba dać jak to się mi upłynie. Stąd tutaj jestem, bo to są prawdziwi ludzie. To jest naprawdę męski sport. Ja jestem natomiast ojcem chrzestnym tego wyścigu. Bo po tylu latach Roman powiedział do ciebie, Marcin, że jest co, bo tak kolarze tam, no Czesio Lang jakoś tam, no był w Legii, w zasadzie zdobył całą Ostrogę w Legii, ale potem jakoś no, zaczął swoje interesy i ta Legia zostawała naprawdę w narodzie. Nie było zawodnika, nie było pieniędzy, nie było, zostaje jedyny ten Grzesiek, Grzegorz, jak to który w ostatnim mieliśmy go zatrzymali, nie wiem w jaki sposób. Był bardzo dobry zawodnik, zapowiadający się, ale podjęła cała elita i Jerzowski i wielu innych. I stąd Roman mówi, i zadzwoń do Miecia, może mnie tak nam pomoże. No więc ja Romana pamiętam bardzo, bo to był mój trener po prostu, no i był naprawdę od kawału, był bardzo dobry. I podjąłem decyzję, byłem akurat w Bazyliszku, no tam parę groszy było akurat na to kolarstwo, mogłem ukręcić przed żoną. No i ruszyliśmy z wyścigiem, no były to inne czasy. Dziennikarze byli bardzo przychylni, telewizja, słuchajcie, dzisiaj to jest ciężko wyścig zorganizować. Dobrze, że widzę tutaj, zostali jak tutaj widzę kolegę Sławka, widzę tutaj no tutaj kolegę, tutaj dziennikarze widzę, który jeszcze, ale to Stogarsa, słuchajcie, kiedyś był telewizji, słuchajcie, ten wyścig naprawdę, no powiedziałem gdzieś do, to naprawdę to był wyścig, no Tour de Pologne, to tak, bo zaraz stąd na Tour de Pologne. Marcin, wiele talentów od Czerwowskiego, od innych, którzy zaczynali do Kamazowca. Ja pamiętam Miecia Wieńskiego, mojego późniejszego trenera, ponieważ ja miałem 13-6 lat, były zeszyty takie 60-kartkowe, więc ja miałem całe wyklejone zdjęciami. Wszystkich znam od najlepszego humorysty Andrzeja Wielkiego, pamiętam, jak moim bratu nawet wężyk przeciął, słuchajcie, bo on był technolog, technik, przeciął, wymyślał, jest wężyk, prowadził, żeby sobie nie wziąć do domu, to wężykiem Wielkie podjechał, przeciął, no i odciął mu adrenalinę. Także słuchajcie, no ciekawe to były wyścigi, bo na przykład mówisz, nie wiecie, ja pamiętam to wszystko tak od zadania. Na przykład Wacek, gdzieś rządził za wyścigiem, przed takim pasem jak pójdzie, to trudno było wygrać wyścig. Wiedzę, że on czasem rozdawał karty, no. Byli tacy, którzy przywozili wodę, na jakieś wody się zabierało, widok, słuchajcie, z jeziora, z Bielej Rzeczki, słuchajcie, czysta woda, no ale to parę kijami wpadło. Od tego był wielkie, słuchajcie, kiedyś pojechał po wodę, słuchajcie, nie wiecie jak przyjechał, ale nie będzie.